Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj przygotowałem przepyszną potrawkę z królika. Mam tutaj bardzo dużo warzyw, przepis jest mega prosty, jest to danie jednogarnkowe i za chwilę Wam pokażę, jak to przygotować. A jeżeli lubicie królika albo robicie królika na święta, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam pokazuję, jak przygotować idealne skoki z królika. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a teraz Wam pokażę, jak zrobić taką potrawkę. Zapraszam! Przygotowanie naszej potrawki z królika, zaczniemy oczywiście od królika. Tutaj mi się skoki już robią, tak więc wejdźcie na mój kanał i tam zobaczycie, jak przygotować sobie takie coś. A teraz tak, możemy zrobić taką potrawkę na dwa sposoby. Albo obsmażyć go w całości, albo podzielić go na części. I jeżeli robimy go w całości, to później oczywiście delikatnie wyciągamy sobie całe mięso. Ja wolę jednak sposób, w którym porcjuję sobie to wszystko. Tak więc te przednie skoki też biorę i wszystko dzielę mniej więcej na takie kawałki. Spójrzcie, takie. I sobie to wszystko odkładam i za chwilę będę marynować. Tak przygotowanego królika, pociętego w takie małe kawałki, teraz zamarynuję, ale na początku rozgrzeję sobie masło klarowane. Chcę, żeby ten królik naprawdę był kremowy. I teraz tak, do mojej marynaty dodaję świeży czosnek oraz, uwaga, przyprawę do dziczyzny. Ja wiem, że królik nie jest dziczyzną, ale ma ta mieszanka naprawdę bardzo fajny skład, więc to wszystko się ze sobą idealnie połączy. Dodaję dość dużo, bo tak, o, dwie łyżki i tylko doprawiam to delikatnie pieprzem i lekko opruszę sobie to wszystko solą. Świetnie. Tyle mi wystarczy. Teraz wszystko muszę wymieszać. Hop. I niech ten królik przejdzie wszystkimi smakami. Moje mięsko szybko sobie podsmażę tutaj. Hop. Bo chcę, żeby ten królik puścił nam wszystkie smaki. Królika mamy już ładnie podsmażonego, więc teraz zalewamy go bulionem. Najlepiej bulionem. Możecie go zalać wodą, ale jak macie bulion, to zawsze używajcie bulion. I teraz tak, ja dodaję sobie tutaj słodkiej śmietanki, bo go udusimy w śmietance. I w warzywach. Jakie warzywa dodajemy do królika? Oczywiście marchewkę i ja dodaję taką całą cebulę. Widzicie, ona jest obrana, pokrojona na pół, ale w całości, bo ona będzie gdzieś się tutaj pojawiać. Ponadto dodam sobie trochę pora i to wszystko zamykam i duszę przez około godzinę, do momentu, aż mięso będzie mięciutkie. Potrawka z królika jest już gotowa. Teraz wystarczy tylko wyciągnąć marchewki i delikatnie zagęścimy sobie to wszystko koncentratem pomidorowym. Tylko pamiętajcie, nie dajemy tego koncentratu zbyt dużo, bo on nie ma tutaj zdominować tego smaku. Maksymalnie dajemy dwie łyżeczki. On lekko nam fajnie podbije ten smak i zagęści sos naszego królika, naszej potrawki. Dobra, to już mamy, więc sobie to pogotujemy jeszcze przez 2 minuty. Ale teraz, uwaga, bonus. Ja wziąłem sobie 3 dosłownie liście kapusty włoskiej, pokroiłem je na takie cienkie julien i też sobie wrzucę do naszej potrawki. Dzięki temu będziemy mieli ładny kolor, a tą marchewkę kroję sobie o, w ten oto właśnie sposób. Kapusta nam się tutaj fajnie zblanszowała, nabrała świetnego, zielonego, żywego koloru. Ja teraz na samym końcu dodaję sobie tutaj odrobinę marchewki, w sumie całą tą marchewkę, którą wyciągnąłem i na samym końcu też dodaję jeszcze odrobinę czarnego, świeżo zmielonego pieprzu i trochę świeżego lubczyku. To wszystko dodaję do mojej potrawki i moje danie jest już gotowe. Taką potrawkę najlepiej postawić na stole i niech się każdy częstuje. Spójrzcie na to. Hop, bierzemy deskę, kładziemy i dodajemy sobie tutaj buraczki, ziemniaczki i mamy przepyszne danie gotowe. Dziękuję Wam bardzo, to był przepis na przepyszną potrawkę z królika, a jeżeli lubicie królika, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem przepyszne skoki z królika w sosie śmietanowym. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, a ja się z Wami żegnam i życzę smacznego.